Sprawa wydaje się bardzo trudna i skomplikowana, ale powolutku zobaczmy. S60 minus S39. Co to jest takiego? S60 to jest suma po kolei B1 plus B2 plus... Tutaj warto przejść przez wyraz o numerze 39. Idziemy dalej. B40 plus 3 kropek plus B60. To na razie załatwiłem tylko S60. I teraz od tego odejmujemy w nawiasie S39, czyli B1 plus B2 plus, już wiadomo dlaczego zatrzymałem się wcześniej na B39, bo teraz cały ten fragment po prostu znika, ulega redukcji. Pozostanie nam taka oto suma. Nawet wiem, ile jest tych wyrazów. Początkowo było 60, 39 znikło, no to pozostało 21. To, że mam sumę 21 wyrazów, sumę nieparzystej liczby wyrazów w ciągu arytmetycznego, to jest bardzo dobra okoliczność. Za chwileczkę wyjaśnię, o co chodzi. A teraz po prostu zastosuję pewną chytrą sztuczkę, którą znam. Ale może jeszcze zapiszmy. To jest B40 plus 3 kropek. I teraz zapiszmy środkowy wyraz. Ten, który będzie w środku. Mamy ich nieparzystą liczbę, tych wyrazów. 21, czyli mam 10 wyrazów, wyraz środkowy i 10 wyrazów. 10 wyrazów od 40 to będzie do 49. Czyli środkowy wyraz to jest wyraz o numerze 50. No i teraz mamy faktycznie 10 kolejnych wyrazów, 51, 2, 3, 4, aż do wyrazu o numerze 60. Czemu ja tak to zapisałem? Zaraz szczegółowo wyjaśnię, a teraz napiszę dosyć sprytny i robiący wrażenie efekt. Taka suma to jest liczba wyrazów pomnożona przez wyraz środkowy. Taka sztuczka jest możliwa tylko w przypadku ciągu arytmetycznego i tylko wtedy, gdy dodajemy nieparzystą liczbę tych wyrazów. I to jest równe 105, co natychmiast po podzieleniu przez 21 daje mi wyraz 50. B50 to jest 105 dzielone przez 21, to po prostu jest 5. Czyli znam B50. No i teraz rzućmy okiem. Tutaj mam 3 wyrazy na prawo, a tutaj 3 wyrazy na lewo. Także okazuje się, że za chwileczkę bardzo łatwo obliczymy sumę w nawiasie. Teraz jednak szybko wyjaśnię, skąd ja znam takie rzeczy, bardzo pożyteczne rzeczy. Może jednak A1 plus A2 plus A3. Mamy tutaj 3 wyrazy i wyrazem środkowym jest A2. Wtedy możemy A1 zapisać jako, uwaga, A2 minus R. Do tego dodajemy A2, do tego dodajemy A3, czyli A2 plus R. No i widać, co się dzieje. Mamy tutaj redukcję różnic i pozostaną nam 3 egzemplarze tego A2, czyli to jest potrojenie wyrazu środkowego. 3 razy A2. Zobaczmy jeszcze, jak to będzie w przypadku 5 wyrazów. A1 plus A2 plus A3, to jest centralny wyraz. Przed chwilą był drugi, teraz trzeci. Plus A4 plus A5. No to może tu obok to będzie tak. A1 to jest centralny wyraz minus 2 różnice, dodać A2, czyli nasz centralny trzeci wyraz minus 1 różnica, dodać właśnie wyraz trzeci. I teraz symetrycznie będziemy dodawać, co tutaj odejmowaliśmy, czyli A3 plus R, dodać A3 plus 2R. No i to jest tajemnica właśnie. Ta symetria, to co tutaj na minusie, tutaj na plusie, pozostanie nam 2, 3, 4, 5 egzemplarzy. 5 egzemplarzy wyrazu środkowego, 5 razy A3 i tak dalej, i tak dalej.
Tutaj mamy, przypomnę, 21 wyrazów, co daje 21 egzemplarzy wyrazu środkowego, czyli wyrazu 50. Jeszcze zanim przejdziemy do następnej części, chcę pokazać, jak to można zrobić, nie znając tej sztuczki, bo oczywiście ona ułatwia bardzo rozwiązanie, upraszcza, ale nie jest konieczna, żeby to zadanie rozwiązać. Po prostu mamy tutaj sumę od B40 do B60, co zgodnie ze wzorem na sumę wyrazów w ciągu arytmetycznego, to jest taki pierwszy wyraz A1, a to jest takie A21, czyli mamy pierwszy wyraz B40, dodać ostatni wyraz B60, co dzielimy przez 2 i mnożymy przez liczbę wyrazów, przez n. Tutaj mamy tych wyrazów 21. Klasyczny wzór na sumę wyrazów ciągu arytmetycznego. No i teraz chcąc nie chcąc przejdźmy na B1 i na R. B40 to będzie B1 plus 39 różnic. Natomiast B60 to jest B1 plus 60 minus 1, 59 różnic. To dzielimy przez 2 i mnożymy przez 21. To teraz tak, na górze mamy 2 razy B1, dodać łącznie 98 różnic. To dzielimy przez 2 i mnożymy przez 21. Teraz możemy tutaj podwójnie skrócić przez 2. Dostaniemy na górze 98 podzielić na 2, to jest 49. Dostaniemy B1 plus 49 różnic. Zapiszmy to. B1 plus 49 różnic razy 21. No i jak się okazuje, takie coś, B1 plus 49 różnic, to jest właśnie B50, także mamy B50 razy 21 równe, już dalej kontynuujemy 105 i dochodzimy do tego samego wyniku. To kosztuje nieco więcej pracy, także opłaca się takie sztuczki znać, zaoszczędziliśmy sporo czasu i sporo miejsca. Wróćmy do zadania i wyznaczmy tę sumę. B47 to jest B50 minus 3 różnice. 50 minus 3 to 47, co by dawało 5 minus 3R. R nie znamy. Teraz B53 to jest to samo B50, dodać te same 3 różnice, co nam daje 5 plus 3R. Stąd wynika, że suma B47 dodać B53 to będzie 5 plus 5, czyli 10 i już nic więcej, bo różnice ulegają redukcji. 10. To bardzo dobrze, to teraz możemy zapisać ten ciąg. No właśnie, zaczynam od nawiasu, zaraz wyjaśnię pewne wątpliwości. Mam 1, następnie mam 10x, a następnie mam 5x plus 5. O co chodzi z tym nawiasem? No, on jest po to, aby już nie dywagować na temat kolejności. Teoretycznie tutaj mógłbym pomieszać te liczby. Przecież liczby 1, 3 i 9 tworzą ciąg geometryczny, ale liczby 3, 1, 9 też tworzą ciąg geometryczny, tylko że trzeba je przestawić. Natomiast jak używamy nawiasów, to to jest ciąg geometryczny, a to już nie jest. Po to te nawiasy, aby już nie uwzględniać kolejności. Tutaj niestety nie ma uwagi, że one tworzą w tej kolejności. Przyjmujemy jednak takie milczące założenie, że to jest ciąg geometryczny w tej właśnie kolejności. I teraz zauważmy, że tu mamy jedynkę. To bardzo dobrze, bo ta liczba obok jedynki to musi być Q. Przecież tutaj mnożymy przez Q. Jedynka razy Q to jest Q. 10x to jest nasze Q. Także mnożąc dalej przez Q, mnożymy przez 10x. A to oznacza, że mamy 10x razy 10x, czyli 10x do kwadratu, co daje 5x plus 5. To równanie to już jest światełko w tunelu, bo przecież mamy równanie kwadratowe, wiadomo co dalej. Podnosimy do kwadratu, 100x kwadrat przenosimy na lewo, minus 5x minus 5 jest równe 0.
Szybko dzielimy obustronnie przez 5 i dostaniemy tak. 20x do kwadratu minus x minus 1 jest równe 0. Wyznaczamy deltę. To jest minus 1 do kwadratu minus 4 razy 20 razy minus 1, czyli plus 80. Już była taka delta, takie rachunki w którymś z poprzednich zadań. To teraz x1 to będzie, uwaga, minus b, czyli minus minus 1, odjąć pierwiastek z delty, co dzielimy przez 2 razy 20, przez 40. To by dawało minus 8 dzielone przez 40, czyli minus 1 piątą. Sprawdźmy od razu, jaki dostaniemy ciąg. Pierwszy wyraz to 1, drugi wyraz tutaj. To jest 10 razy minus 1 piąta, no to minus 2. Ciąg miał być rosnący, a tutaj już zeszło w dół, także nawet nie piszemy dalej. Jakiś komentarz, ciąg nie jest rosnący. I porzucamy to rozwiązanie, idziemy do x2, tutaj będzie 1 plus 9, czyli 10 dzielimy przez 40, co daje 1 czwartą. No i mamy następujący ciąg, jedynka i teraz 10 razy 1 czwarta, to by dawało 10 czwartych, czyli 5 drugich. No i teraz możemy sprawdzić, ale ja już wiem, że będzie 5 drugich do kwadratu, czyli 25 czwartych. To jest ciąg geometryczny rosnący, tu jest 2,5, a tutaj mamy 6 i 1 czwarta. Może jeszcze sprawdźmy, tak, pro forma. 5x, tutaj mamy 5x plus 5. Plus 5, podstawiamy 1 czwartą. 5 czwartych plus 5 daje nam 6 i 1 czwarta, czyli dokładnie to, co tutaj jest. Także wszystko się zgadza, co trzeba było zrobić, obliczyć x. Także do odpowiedzi dajemy tego x drugiego, czyli x jest równe 1 czwarta.